Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, to ja mam imię Zuzia, a wy zawędrowaliście na kanał ZU. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym moim filmem. Wpadajcie też na mojego Instagramka, bo jestem tam aktywna na co dzień i możecie mieć ze mną więcej kontaktu, więc same plusy, słuchajcie. A dzisiaj będziemy robić pakowanie walizki! Ja! A więc jutro wyjeżdżam na 5-dniowy wyjazd nad jezioro. Wiem, że razem z wami sobie spakuję moją walizkę, pokażę wam jak to robię, pokażę wam ubrania, które ze sobą biorę i wszystko. Także bez przedłużania zacznijmy pakowanie. Jej! Zaczniemy od ubrań. Najpierw będę je wszystkie sobie składać w kubkę na komodzie, a potem wszystko wpakuję do walizki i zrobiłam sobie taką małą karteczkę, tylko wpisałam sobie ile czego chcę wziąć, żeby wiedzieć. To nie jest jakieś wielkie pakowanie, bo jedziemy na 5 dni, ale who cares? A wiecie, że jednak jedziemy chyba na 6 dni? A jednak jedziemy na 6 dni. Jedziemy na 6 dni. Jutro, czyli w sobotę jedziemy i w czwartek wracamy. Także jedziemy na 6 dni. Nieważne. Mam tutaj pierwsze w kolejności t-shirty i chcę wziąć 4 zwykłe takie t-shirty. Takie jak na przykład ta, którą mam teraz. Garrett. Taki t-shirt z New Yorkera, z Paris. Taka koszuleczka z H&M z takim wiązaniem z dołu. Trochę krótsza niż taka zwykła. Taka koszulka z Sinseya. Z myszką Miki. I taka z Zary z Timonem i Pumbą z Króla Lwa. To są t-shirty, które biorę. I potem bierzemy jakieś bluzki. W sensie takim, że takie bardziej, no nie takie luźne t-shirty, tylko po prostu bluzki o innym kroju niż t-shirt. O! Dobra, 3 bluzeczki. Jedna jest z New Yorkera, taka różowa, obcisła. W sensie to też w sumie jest taki t-shirt bardziej, ale nieważne. I 2 mam ze stronki Shein, ale ich wam tak za bardzo nie pokazuję, bo następny filmik po tym to będzie haul właśnie z tej stronki, który nagrałam już, ale będzie po tym filmiku, więc wyczekujcie. Dobra, następnie bierzemy 2 sukienki. Jedna też jest właśnie z tej stronki Shein, więc wam jej nie pokazuję, zobaczycie w holu, a druga jest z H&M i jest prześliczna, zobaczcie na to. Dobra, lecimy do dołu. Biorę jedną parę długich jeansów i one są z Pull&Bear. Jakby było zimno, więc biorę zwykłe czarne jeansy, żeby do wszystkiego mogły mi pasować, właśnie jakby było zimniej. Jeżeli chodzi o spodenki, to biorę 3 pary, więc mamy tutaj tak. Moje jedne z ulubionych spodenek z Bershki, one są świetne, mają taki obcisły, wysoki stan tutaj u góry, a potem są takie luźne i są po prostu cudowne, uwielbiam je. Następnie mamy takie spodenki, które są bardzo luźne, ja je biorę bardziej tak też z myślą o na przykład, że na kostium albo coś takiego, bo to są takie spodenki z Lidla. Ja je kupiłam, jak byłam nad morzem, jak nie miałam żadnych spodenek, a nagle zrobiło się gorąco. I spodenki również z Bershki, takie już bardziej obcisłe. Biorę też jedną parę moich dresów z H&M, takich różowych, jakbym było zimniej albo był jakiś wieczór i chciałam się, bym się po prostu przebrać w coś wygodniejszego. No wiecie o co chodzi. I biorę jeszcze jedną parę spodenek dresowych. Zdecydowanie pakuję w tym momencie za dużo rzeczy, ale wiecie co, mogę sobie na to pozwolić, bo mam dużo walizkę, a mało dni, więc lepiej zapakować więcej niż mniej, prawda? Dobra, przechodzimy do bluz. I jako, że pogoda może nas zaskoczyć, biorę 3 bluzy, więc muszę je teraz wybrać. No. Ta bluza jest bluzą z moich zajęć dodatkowych, więc nie będę wam jej pokazywać. Bluza, którą kupiłam w Londynie. I bluza z H&M. Biorę też kurtkę przeciwdeszczową z Decathlonu, taką o... Bo ma być ciepło, ale mają być burze, więc po prostu taka leciutka kurtka przeciwdeszczowa się przyda. Majtki, skarpetki, staniki, 2 stroje kąpielowe. Jeden jest z New Yorkera, góra taka, dół taki. Jeden z Oysho i góra ma taką.
dół taki. To, co założę jutro na drogę, to biorę dwie rzeczy z Shein, więc nie będę wam ich pokazywać, bo będziecie je mieć w holu. Uwaga, to są wszystkie moje ubrania, które biorę, także zaczniemy teraz się pakować do walizki, więc pozwólcie, że zmienię kadr. A więc, a propos mojej walizki, to jest to naprawdę wielka walizka z Wichin. Ona jest naprawdę duża i pojemna, jak widzicie, ma tutaj taką przegródkę. Nie z racji tego, że mam tak dużo miejsca, nie będę tego jakoś specjalnie pakować, po prostu będę składać i wkładać. W sumie nie musiałam nic z ubrani przynosić tutaj, wszystko się tutaj ładnie zmieściło. Tu mam bluzy, spodnie, tutaj mam jedną bluzę i pod spodem spodenki. Tu mamy bluzki, sukienki, kurtkę i t-shirty. Tutaj mam bieliznę, strój kąpielowy i tak dalej, i tak dalej. Także zapinam to tymi paskami, żeby po prostu nigdzie to się nie ruszało. A więc biorę 5 książek, 5,5, jeżeli nie skończę czytać jednej dzisiaj, jutro, więc... nie sądzę, żebym przeczytała je wszystkie, ale ja czytam naprawdę dużo na takich wakacjach, szczególnie, że tam bardziej właśnie będzie typu leżakowanie, coś takiego, niż jakieś zwiedzanie, chodzenie i tak dalej. Wolę mieć więcej niż potem, żeby mi zabrakło, bo to byłaby masakra. I tak, mam tutaj wszystkie jasne miejsce i właśnie jestem w połowie tej książki, także nie wiem, czy skończyłam czytać dzisiaj, jutro. Postaram się, bo nie chcę po prostu brać książki, której mam... tutaj mam 200 stron do dokończenia, no. Mamy tutaj dwie części, druga i trzecia serii Magdaleny Knedler, nic oprócz czymś. Także, no, przeczytałam pierwszą część, spodobała mi się, więc pożyczyłam sobie też drugą i trzecią. Książka Nieśmiała, którą dostałam w prezencie. Książka Podtrzymując Wszechświat, tej samej autorki, co napisała wszystkie jasne miejsca, także, no. I uwaga, biorę sobie książkę Mr. Almost Right. I to jest książka po angielsku. To będzie moja pierwsza książka, którą przeczytam po angielsku, więc chciałam się po prostu wypróbować i zobaczyć, czy jestem już na tyle dobra w tym języku, żeby czytać w nim książki. Także zobaczymy, zobaczymy. Ja wszystkie książki pakuję do jakby tej drugiej przygrody. Nie wiem, jak to nazwać. No i na razie to tyle, będę się do was odzywać jeszcze dzisiaj, pewnie pod wieczór, jutro rano, kiedy będę dopakowywać ostatnie rzeczy typu kosmetyki, coś takiego, a więc tak. Dzień dobry, witam was kolejnego dnia. Przyniosłam sobie tu wszystkie rzeczy, które dopakowuję i to są już wszystkie rzeczy, chyba że przypomnę sobie o czymś, kiedy już skończę nagrywać ten filmik, ale wydaje mi się, że już wszystko mam, także wam teraz szybko pokażę. Dopakowuję parę klapek z Decathlonu, w ogóle to nie są moje klapki, tylko mojej mamy, ale w sumie to już moje, bo ogólnie moja mama była wczoraj w Decathlonie i właśnie kupiła sobie klapki, ale potem sobie przypomniała, że ona przecież ma takie gumowe sandałki jeszcze ze zeszłego roku z Crocsów, a no i jak powiedziała mi, że ja chyba jednak nie mam klapek, bo się zorientowałam dopiero wczoraj wieczorem, że gdzieś te z moje z zeszłego roku zaginęły, no to oddała mi te, także mam takie klapeczki. Do tego biorę sobie takie klapki materiałowe, ja ogólnie nie przepadam za sandałami i jak mam gdzieś chodzić jakby na zewnątrz taki właśnie takie lato, to po prostu zawsze biorę takie klapki materiałowe, także mam takie, o, i one są chyba z H&M-u z zeszłego roku, ale nie jestem pewna. Biorę też ręczniki na plażę, bo po prostu mam miejsce w walizce, więc zaproponowałam, że mogę je wziąć, bo jakbym ich nie wzięła do walizki, to najprawdopodobniej byłyby w osobnej reklamówce, więc bez sensu. Mam tutaj też, słuchajcie, hamak, bo ogólnie ja kiedyś jak byłam na obozie harcerskim, to dostałam właśnie hamak jako gadżet. No i ogólnie my tam będziemy mieszkać w takim domku z podwórkiem i wyglądało na to, że będziemy mieć wokół siebie trochę drzew i w ogóle, więc fajnie by będzie, jeżeli znajdą się jakieś drzewa, na których będzie można rozwiesić hamak.
No będzie naprawdę super. I ostatnia rzecz, którą ja pakuję, to są kosmetyki. Ogólnie też niektóre rzeczy, które są takie bardziej jakby rodzinne, z którego będziemy korzystać wszyscy w czwórkę, a ja pakują moi rodzice większość takich rzeczy, więc jakby, no wiecie o co chodzi. Dwie kosmetyczki. Jedna jest z Superfarmu albo Rossmana, nie pamiętam już. I ona była w takim paku trzech kosmetyczek i to jest ta średniej wielkości. I tutaj zmieściło mi się w sumie mało rzeczy. Mam dwie maszynki do golenia, maskę do włosów, którą używam jako odżywki, krem pod oczy znakomi i płyn do mycia twarzy z Vianka. I moja główna kosmetyczka, ta większa, jest Sinseya i no nie wszystko by mi się tutaj zmieściło, ona byłaby bardzo wypchana, gdybym to jeszcze tam dopchała, więc uznałam, że podzielę sobie tak na dwa, ale no to po prostu wrzuciłam do tej mniejszej wszystko, co tam się zmieściło. A tutaj mam chusteczki na wszelki wypadek. Szczotkę do włosów, krem do rąk z Altery, krem do twarzy z Iwostinu, taka wcierka do włosów z, nie wiem jaka to jest firma, bo to jest jakieś rosyjskie albo coś takiego, olejek taki do włosów z Isany, serum do twarzy z Aloesowe, pianka do golenia z Venus, hydrolat z Róży de Masce Niskiej i mam pudełeczko, w którym jest mój szampon w kostce z 4 szpaki. Także to chyba wszystkie rzeczy, które pakuję, jeżeli o wszystkim pamiętałam. Także zapakujmy teraz to, co wam pokazałam i no. Książki tutaj między ubrania, a tutaj dałam wszystko inne. O Boże, ale ciężka. Ach. Zapakowane. Dobra, uznałam, że pokażę wam jeszcze szybko, co biorę w bagażu podręcznym, więc na bagaż podręczny biorę sobie taki worek na plecy z Adidasa. I biorę okulary przeciwsłoneczne, to są w środku okulary, które kupiłam nad morzem na jakimś targu. Książkę, wszystkie jasne miejsca, bo jej nie zdążyłam skończyć, więc chcę ją mieć przy sobie jakby bliżej, więc właśnie w tym bagażu podręcznym. Słuchaweczki, głośnik, jakbyśmy chcieli posłuchać muzyczki. Biorę taką moją deskę z klipsem, na której robię bransoletkę, bo jeżeli nie wiecie, pewnie nie wiecie. Ja robię takie bransoletki z muliny, więc wzięłam sobie właśnie zaczętą przeze mnie bransoletkę, co ja trochę zaczęłam, więc będę ją robić. Nożyczki, jakby tam nie było, to nożyczki zawsze się przydają, plus właśnie do tej bransoletki mi się przydadzą, jak już ją skończę. Aviomarin, bo mam chorobę lokomocyjną, więc muszę brać. A no i oczywiście biorę jeszcze telefon i ładowarkę, ale to dopakuję później, bo w tym momencie mi się jeszcze ładuje telefon. Także no, słuchajcie, to by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli wam się spodobał i jeżeli chcecie więcej pakowania walizki, bo mogłabym jeszcze w te wakacje zrobić jedną taką część, to oczywiście dajcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale i nie zapomnijcie o zostawieniu czegoś po sobie w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa!